witam Was. Dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o tej maszynce. Tym razem nie jest to pit bike, jak z reguły na naszym wideo, a właśnie pocket bike. Sam motocykl, może powiedzieć, jest repliką Hondy Respola marka Marqueza, tak? Fajna pomarańczka, bardzo ją przypomina. Szczegółowe parametry tego motocykla znajdziecie pod linkiem, który postaram się umieścić pod naszym filmem. W tej chwili powiemy sobie o podstawowych parametrach tego motocykla. Moc tej maszynki to około 1000 W. Prędkość maksymalna gdzieś 25-30 km na godzinę, tego jeszcze z Kubą nie sprawdzaliśmy. Natomiast on jeździ w naszym pit parku, bo na tą chwilę, że tak powiem, testujemy tą maszynę. Spokojnie wystarcza. Stacyjka, włączony, wyłączony. Mamy, tak, teraz uwaga, mamy trzy prędkości, czyli jeżeli chcemy dostosować pod jakiegoś malucha ten motocykl, to możemy sobie ustawić na jedynkę i możemy próbować zaczynać zwinałkę jazdy i to powinno się sprawdzać. Później możemy sobie włączyć dwójeczkę, trójeczkę, żeby rozwijać większe prędkości, ćwiczyć bardziej zaawansowane warianty. Oczywiście jest to motocykl elektryczny, więc ma baterię, a bateria nie jest litowo-jonowa i przez to jest dosyć ciężka, bo waga jest gdzieś w granicach 30 kg. Tak przynajmniej podaje producent. Jeżeli chodzi o hamulce, mamy tutaj tarczę, czyli z przodu i z tyłu mamy hamulec tarczowy. Niestety nie ma tu pneumatyki, czyli jest po prostu zwykła linka. Ale dźwignie są dosyć solidne, kute, tutaj nam się nie złamały. Na tą chwilę się sprawdzają. Powiedzmy, że te hamulce wystarczają. Problemem dla maluszków może być, tu trzeba będzie pokombinować, odległość dźwigni od manetki. Wiadomo, maluszki mają malutkie rączki. Także tutaj może być problem z naciśnięciem tej dźwigni. Sety, czyli te podnóżki. No, tutaj mamy taki patent bez sprężyny. Nie mamy tutaj, tak jak w pitbike'ach czy w większości motocykli, że set jest spięty ze sprężyną. Wtedy to odbija. Wydaje mi się, że tutaj nie stanowi to dużego problemu. Czasami jak Kuba jeździ, to faktycznie trzeba pamiętać, że jak się wywrócił, tak, trzeba po prostu odbić tego seta, w razie jak zostałby w takiej pozycji. Ale wydaje mi się, że to nie jest duży problem, ponieważ no, zakładam, że motocykl będzie jeżdżony po równym, tak, na placyku bądź na jakimś minitorze. Także to nie powinno stanowić problemu. Chodzi o zawieszenie, to w zasadzie jego nie ma, tak? Mamy tutaj, jak w Harley'u, dawnym Harley'u Davidsonie, jest jazda na twardo, czyli po prostu mamy sztywne zawieszenie. Czy to jakoś przeszkadza w jeździe? Nie. W takiej jeździe placykowej na tą chwilę mocno nie przeszkadza, chociaż łapie się takie mini highside'y przez to, że motocykl nie zawsze się dobrze wyprowadza przy bardziej zaawansowanych wariantach, ale ogólnie daje radę, nie jest to jakiś duży problem. Jeżeli chodzi o kierownicę, mamy tutaj jak w sportowych motocyklach, czyli ona jest podzielona tak jakby na dwie części. Możemy to ustawiać bardziej, możemy ustawiać jej kąt. Z racji, że mamy tutaj zamontowaną tą owiewkę niezbyt dobrze, przynajmniej do tej pory nie mogłem ustawić tej kierownicy tak, żeby ona dobrze skręcała. To znaczy co, ono blokuje nam mocniejszy skręt, właśnie ta owiewka. Na podobnych motocyklach ćwiczą dzieci w Hiszpanii w wieku 4-5 lat, no i w górę. I widziałem, że oni mają praktycznie prosto tą kierownicę, zdejmują na pewno plastiki. Tak naprawdę nie jest ta owiewka nam potrzebna, już później na zawody czy
żeby to fajnie wyglądało, tak. Same plastiki są dosyć solidnie wykonane. Bałem się, że będą się łamać, a na tą chwilę nie. Obcierają się po prostu, wiadomo, jak się kuba tam wywraca, to się obcierają, ale to żaden problem. Mamy tutaj osłonę łańcucha. Ona jest tak naprawdę, zdjąłem tutaj, wiecie co, bo chciałem bardziej mieć wpływ na regulację tego łańcucha. No i powiedzmy, jesteśmy w fazie testów, to chciałem widzieć, jak on pracuje, więc zdjąłem tutaj. Nie jest to dobrym pomysłem, jeżeli chcemy na tym motorku uczyć maluchów, ponieważ no, może to być niebezpieczne, tak? Dlatego lepiej, jeżeli tu sadzamy jakieś małe dziecko, to po prostu tego nie zdejmować. Motorek w komplecie oczywiście ma ładowarkę, dodatkowo, tak jak widzicie tutaj, taką podstawkę, ona się przydaje. Może nie jest jakoś super wygodna do stawiania motocykla, ale może nam posłużyć później przy jakimś mini serwisie. Felgi w tym motocyklu to po prostu maleństwo, jeszcze mniejsze jak w najmniejszych pitbajkach, czyli tutaj mamy chyba 6,5 cala, tak, nie skłamać, 6,5 cala felga z przodu i z tyłu. Na kogo ten motocykl? Słuchajcie, no my dostaliśmy ten motocykl właśnie do testów, żeby sprawdzić jego możliwości, jego zastosowanie pod nasz kolejny projekt, o którym pewnie za jakiś czas wspomnimy. Na tą chwilę jeszcze nie chcę zdradzać szczegółów. Związany oczywiście z pitparkiem. I powiem tak. Na tym motocyklu nawet mogą sobie ćwiczyć dorośli. Jeżeli ktoś boi się przełamać, dotknąć kolanem do asfaltu, na tym nie ma większego problemu. Siadasz, jesteś dużo za duży na tą maszynę. I lekko tylko pochylisz motocykl, pyk, i dotykasz kolanem. Także można powiedzieć, że nawet dorośli na tym jeżdżą. Tu się nic nie dzieje. Oczywiście pewnie będzie bardziej się eksploatował. Pamiętam jeszcze kiedyś w Warszawie była strasznie duża moda na te motocykle, bo były naprawdę w dobrej cenie. I wiele osób próbowało sobie, nawet dojeżdżasz tym cudem do pracy. Wiem, że też gdzieś w niektórych krajach były organizowane zawody motocyklowe dla dorosłych i nie tylko dla już doświadczonych zawodników, ale właśnie dla osób cywilnych, tak? Ktoś po pracy sobie przyjeżdżał i chciał się powygłupiać albo po placu, poćwiczyć jakieś warianty, albo właśnie na jakimś minitorze porywalizować wspólnie z kumplami. Także dorośli jak najbardziej, młodzież oczywiście, no i teraz tak, dzieci. Tu się jeszcze zastanawiamy, bo to jest motocykl mały, co prawda, natomiast wymusza pozycję sportową, także może to nie być naturalne, jak dzieci, jak maluchy 3, 4, 5-letnie powiedzmy przyzwyczajają się do jazdy na rowerku, no to wiadomo, mamy bardziej pozycję taką przypominającą jazdę właśnie na pitbajku, także tutaj może być trochę trudniej, aczkolwiek no zobaczymy jak to będzie w praniu wyglądało. Myślę, że maluchy spokojnie mogą jeździć z racji, że on jest po prostu niski i dzieciaczek sobie siada, spokojnie dotyka nogami. Ma taką zbitą pozycję, patrząc jak dzieci w Hiszpanii na tym zasuwały, że dzieci w takim tak bardzo młodym wieku mogą rozpoczynać też naukę na tym motocyklu, oczywiście pod okiem opiekuna, tak? Fajne jest to, że ten motocykl, pomimo że jest motocyklem elektrycznym, właśnie daje radę pod dorosłą osobą, także tutaj naprawdę nie mam jakichś większych zastrzeżeń. Mówię, jesteśmy w fazie testów, zobaczymy, jak będzie on się sprawdzał na dalszym etapie. Dajcie znać, słuchajcie, jeżeli ktoś z was miał styczność z tego typu pocketbike'ami, może ktoś z was już jeździł, ma doświadczenie, dajcie znać w komentarzach, napiszcie, co o tym sądzicie, jak wy widzicie tego typu motocykle w zastosowaniu. One miały swój czas u nas w kraju, tylko oczywiście jako motocykle spalinowe jeszcze, tak? Konstrukcja bardzo podobna, tylko że zaimplementowany silnik spalinowy. Pamiętam, że były takie odpalane jak kosiarki i chodziły podobnie, tak? Bo to było oczywiście dwusób. Dajcie znać właśnie, czy wam się podoba tego typu rozwiązanie. Dzisiaj to tyle, do zobaczenia.
Drogi widzu, jeżeli odcinek Ci się podobał, kliknij łapkę w górę, która znajduje się pod filmem, to nam bardzo pomoże. Jeżeli chcesz nas oglądać częściej regularnie, zasubskrybuj nasz kanał, a jeżeli chcesz dostawać przypomnienia o nowych odcinkach, kliknij w dzwonek.